co twoim zdaniem będzie kluczem do pokonania stołecznej drużyny? Myślę, że musimy zagrać to, co graliśmy w innych meczach. Musimy być drużyną. Ciężko pracować na boisku. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja myślę, że jeżeli każdy zagra na swoim poziomie, to jesteśmy w stanie wygrać. Pierwszy mecz gracie tutaj we Wronkach, które były waszą twierdzą w tym sezonie. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, bo kiedy spojrzymy na bilans, to jest on wręcz porażający. Tak, pierwszy mecz we Wronkach, ale jeżeli chcemy przejść Legię, to również na obcym terenie musimy dobrze zagrać i wygrać. Jaki wynik ciebie by satysfakcjonował tutaj we Wronkach? Znaczy nie chcę może tutaj jakichś poszczególnych wyników, ale żebyśmy wygrali, dobrze by było nie stracić bramki, ale najważniejsze, żebyśmy przeszli dalej do finału. Jakie są twoim zdaniem najmocniejsze strony warszawskiej Legii? Myślę, że Legia jest ogólnie bardzo dobrym zespołem. Mają kilku dobrych zawodników, ale nie skupiamy się jakoś też super na nich. My chcemy wyjść, zagrać i pokazać, że jesteśmy lepsi. A ty jakoś mentalnie czujesz presję, jakieś nerwy przed tymi meczami, czy spokój? Znaczy wiadomo, że mecze z Legią dla nas Lechitów to jest coś więcej. Ale musimy podejść też spokojnie do tego, nie denerwować się, grać tak jak w każdym innym meczu. Ale na pewno mobilizacja jest duża, myślę, że Legia tak samo do tego podchodzi i myślę, że ciekawy mecz przed nami. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.